właśnie na tym miejscu oddajemy chwałę wielkiemu królowi, królowi królów, największemu kozakowi, jakiego można poznać w życiu i jakiemu można oddać panowanie, panowanie. Kto oddaje panowanie najsilniejszemu, ten jest w bezpiecznym miejscu. Nie ma na ziemi człowieka, przy którym mógłbyś się czuć bezpiecznie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego pojawił się największy kozak, Jeszua, Jezus z Nazaretu, o którym dzisiaj się nie mówi w prawdzie, bo prawdziwy Jezus z Nazaretu to nie ten Jezus, o którym się od małego słyszy. Ja poznałem tego Jezusa z Nazaretu, ja poznałem osobiście i dlatego tutaj dzisiaj jestem, żeby wam powiedzieć, że w tym Jezusie jest życie, że przez tego Jezusa jest życie, ale również przez tego Jezusa, jeżeli go nie przyjmiesz jako Pana i Zbawiciela, to czeka cię śmierć. Ten świat chodzi jak zwierzyna skazana na zagładę. Dlaczego? Bo nikt nie zastanawia się nad tym, co go czeka, kiedy jeszcze dzisiaj, załóżmy, wpadniesz pod samochód, to ty nie wiesz, co cię czeka, ale i nie masz poczucia bezpieczeństwa, ale możesz mieć to poczucie bezpieczeństwa. Możesz stanąć w miejscu, gdzie będziesz wiedział, kim jesteś i gdzie idziesz. I ja tak stanąłem. Ja byłem człowiekiem, którego wszyscy skazywali na porażkę. Byłem chodzącą śmiercią. Brałem narkotyki, okradałem ludzi, robiłem najgorsze rzeczy, ale w tym miejscu, kiedy ja już byłem zdołowany totalnie, ja zawołałem do tego Boga, o którym nie miałem pojęcia, jaki jest. Zawołałem do Niego z celi więziennej. Zawołałem do Jezusa, który ponoć daje zbawienie, i przekonałem się, że On nie daje ponoć zbawienia, że On jest życiem i tylko w Nim jest życie i jest spełnienie wszystkiego, o czym tylko marzysz. Ale prawdą jest to, że najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić w życiu, to podjąć decyzję, że ty przyjmujesz to, co zrobił Jezus dla ciebie, bo to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, nie ominie żadnego człowieka, który chodzi po tej ziemi. Każdy po śmierci zostanie skonfrontowany z tym, co zrobił z dziełem krzyża, z tym, co zrobił z Jezusa śmiercią, bo Jezus umarł za każdego człowieka, abyś ty, wierząc w to, że On to zrobił dla ciebie, miał życie. Nie da się przejść obojętnie obok tego, co zrobił Jezus. Za życia możesz przejść obojętnie, ale i tak dopadnie cię to potężne dzieło, bo ono dopadło mnie i dało mi życie. Ale jeśli nie uznasz tego Jezusa, który wstał z martwych za ciebie, jeśli go nie uznasz jako swojego Pana i Zbawiciela, to dopadnie cię diabeł, bo diabeł czeka na tych, którzy nie wierzą w dzieło krzyża, i czeka na tych ludzi, aby ich zawinąć. Ale ja tutaj jestem po to, żeby ci dać receptę na to, co zrobić, aby nie iść do piekła. I to jest banalne, to jest bardzo proste. Wystarczy, że teraz przyjdziesz do nas albo w domu, zawołasz do Jezusa i powiesz: Jezusie, wierzę w to, że ty za mnie umarłeś. Wierzę w to, że ty oddałeś osobiście za mnie życie. Przyjmuję to, Jezusie, i dziękuję ci, że oddałeś za mnie życie. Jeśli ty takim aktem decyzji i taką ufnością w to, co On zrobił, zawołasz do Niego, będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, obawiasz się jakichś rzeczy, przyjdź tutaj do nas, a my poprowadzimy cię w modlitwie. Mało tego, jest więcej, jest dużo więcej, jest dużo więcej. Jeśli zmagasz się z jakimiś nałogami, jeśli masz problemy,
różnego rodzaju, jeśli jesteś zniewolony pornografią, a nienawidzisz tego syfu, jeżeli jesteś zniewolony narkotykami, a nie chcesz tego w swoim życiu, przyjdź do nas, a my cię uwolnimy. A wiecie dlaczego jest ta wolność? Dlatego, że Jezus Chrystus został na krzyżu Golgoty obarczony twoim nałogiem, obarczony twoją chorobą, po to, abyś ty dzisiaj został z tej choroby i z tego zniewolenia uwolniony. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym na tym świecie. Głosimy pełną Ewangelię dla ludzi, którzy mają uszy do słuchania. Ale prawdą jest to, że my nikogo z was nie zamierzamy przekonywać do tego, co się wykonało 2000 lat temu, bo Jezus Chrystus to potężna perła, najbardziej drogocenny skarb, jaki można w życiu posiąść. Jego miłość można tylko raz na wieki i nie można jej stracić. Jeżeli dzisiaj pragniesz tego, przyjdź tutaj, a będziesz miał życie wieczne. Przyjdź tutaj, bo my jesteśmy głosem Boga do ciebie, bo my jesteśmy tymi, którzy go poznali. Bóg jest jak prąd niewidzialny, jego nie widać. Głupi człowiek twierdzi, że nie ma Boga, bo go nie widzi. Tak samo głupi mógłby być, gdyby nie poznał tego prądu. I jakby go pieprznęło, to by wtedy wiedział, że on jest, mimo że go nie widzi. Nie pozwól na to, aby cię pieprznęło, kiedy umrzesz, bo kiedy umrzesz, nie będzie już ratunku. Nie będzie już opcji mówić: ja nie wiedziałem. Zastanów się nad tym, bo od tego zależy twoje życie i to, że my tutaj jako Kościół Boga Żywego stoimy i głosimy. To nie jest pusta gadanina, bo ona nigdy nie wraca pusta, bo my głosimy do waszych serc i z tego, co tutaj usłyszeliście, każdy z was zda sprawę, że przeszliście obojętnie obok słów życia obok tych ludzi, którzy wam głoszą ostateczną prawdę.